Przed nami kolejny temat. Tym razem zajmiemy się sytuacją, jaka w naszym kraju zapanowała po potopie szwedzkim. Potop szwedzki był dla nas bardzo trudnym doświadczeniem. Musieliśmy walczyć na kilku frontach przeciwko kilku przeciwnikom. O mały włos nie doszło do upadku całego państwa, więc na pewno ta sytuacja musiała mieć wpływ na to, co się stało w naszym kraju zaraz po zakończeniu wojny ze Szwecją, nazywanej potopem szwedzkim. Przede wszystkim nastąpił upadek autorytetu króla. Król, który podczas potopu opuścił nasz kraj, Jan Kazimierz Waza, uciekł na Śląsk, później dopiero powrócił po udanej obronie Częstochowy, złożył śluby we Lwowie, przepraszając w pewien sposób naród, ale pewna skaza pozostała, więc tutaj mamy na pewno spadek autorytetu władcy, co za tym idzie, większe rozpasanie wśród naszej magnaterii i szlachty. Wraz z potopem nadeszła też większa nietolerancja religijna. Polska była państwem bez stosów jeszcze w wieku XVI. Cieszyliśmy się z tolerancji religijnej wówczas. Byliśmy przykładem w tej kwestii dla innych państw. Natomiast w wieku XVII, między innymi z powodu właśnie potopu szwedzkiego, mamy tutaj coraz częstsze przypadki napaści na tle religijnym w miastach polskich. Dlaczego? No między innymi dlatego, że Szwedzi byli protestantami. Najeżdżając na nasz kraj, odbierano to również jako atak religijny na katolicyzm. Oskarżano przedstawicieli różnych innych wyznań niż katolickie o to, że sprowadzili gniew Boga na właśnie nasz naród, na nieszczęście na nasze państwo. Przypomnę też, że doszło do wypędzenia Arian w czasie potopu szwedzkiego w 1658 roku, więc tutaj obarczano tą winą za nieszczęścia różne właśnie przedstawicieli innych wyznań. Oprócz tego mamy sytuację niebezpieczną dla naszego kraju, polegającą na tym, że magnaci coraz bardziej przejmowali tutaj władzę w naszym kraju, coraz większą mieli tą władzę. Spadek ilości władzy króla, spadek autorytetu króla sprawiał, że magnaci mieli tej władzy coraz więcej i uzależniali od siebie szlachtę średnią. Takie uzależnienie nazywa się klientelizmem. Szlachta po prostu była podporządkowana magnatom, dzięki magnatom uzyskiwała urzędy, pozycję społeczną lepszą, co za tym idzie też majętność szlachty się zwiększała, ale w zamian za to stawali się ci szlachcice marionetkami w rękach magnatów, musieli wykonywać polecenia, zachowywać się podczas sejmów zgodnie z oczekiwaniem właśnie magnatów. Bardzo ważne wydarzenie. W 1652 roku po raz pierwszy w naszym kraju doszło do użycia prawa, które istniało już wcześniej o nazwie liberum veto. Istniało wcześniej, ale nie zostało nigdy wcześniej użyte. Liberum veto, czyli wolne, nie pozwalam, prawo, które dawało pojedynczemu posłowi możliwość zerwania całego sejmu. Wystarczyło, że jedna osoba się podczas sejmu nie zgadzała z jakąś ustawą i ta ustawa trafiała do kosza. Więc wcześniej nigdy nie dochodziło do tego. Jeżeli ktoś był przeciwny, to po prostu się wstrzymywał od głosu, dlatego że w demokracji szlacheckiej, w tym ustroju, obowiązywała jednomyślność głosujących, czyli musieli być wszyscy za, żeby jakieś ustalenia w sprawach państwowych poczynić. W 1652 roku po raz pierwszy pojedynczy poseł się sprzeciwia tej zasadzie jednomyślności i używając prawa liberum veto, każdy poseł takie prawo miał, zerwał Sejm. Ten poseł nazywał się Władysław Siciński i rozpoczął taki niechlubny okres w naszej historii, naszego parlamentu, kiedy właśnie pojedyncze osoby zrywały Sejmy. Później to stało się coraz częstsze. Pod koniec XVII wieku stało się to praktyką stosowaną często, a w XVIII wieku doprowadziło m.in. to właśnie do rozbiorów Polski, bo wystarczyło przekupić jednego posła po to, żeby zerwać cały Sejm. Często tym, który przekupywał, był ktoś z zagranicy, jakiś nasz przedstawiciel jakiegoś naszego sąsiada. Następny powód, przyczyna tego, że był w naszym kraju kryzys po potopie szwedzkim, to oczywiście niezrealizowane plany reform. Jan Kazimierz, nasz król, jaki był, taki był, natomiast na tym urzędzie królewskim, natomiast miał pewne plany tutaj reformowania w naszym kraju, usprawnienia pewnych bolączek.
przy naprawieniu ich. Niestety napotkał na znaczny opór, sprzeciw właśnie magnatów, części szlachty, która reformy kraju, na przykład związane ze skarbem, ze zwiększeniem ilości podatków, wysokości podatków po to, żeby przeznaczyć je na armię. Szlachta, magnateria postrzegała te reformy, te plany reform jako próbę wzmocnienia władzy absolutnej, a tym samym ograniczenia demokracji szlacheckiej, więc stawała tutaj okoniem szlachta i nie pozwalała królowi na te reformy. No i też nie udała się polityka, którą prowadził Waza, Jan Kazimierz, polityka prohabsburska, czyli zbliżania się do Habsburgów, do tej dynastii, która rządziła w cesarstwie, przede wszystkim w Austrii, ale też w całym cesarstwie. Więc to zawiodło. To zawiodło, nie udała się ta polityka, więc też nasz król pozostał bez wsparcia z zewnątrz. W związku z tym, że zawiodła polityka prohabsburska, to król próbował zmienić tutaj opcję polityczną polityki zagranicznej i skierował swoją uwagę na zachód i starał się związać bliżej z Francją, ale ten zabieg również nie przysporzył jakichś korzyści wymiernych Polsce czy samemu królowi. Na dłuższą metę ta polityka nie była skuteczna. Pewnym owocem tej polityki właśnie profrancuskiej, tego zwrotu w polityce Wazy, było to, że Waza, wiedząc, że po jego śmierci Wazowie stracą władzę w Polsce, dlatego że on był bezdzietny, starał się za swojego życia jeszcze doprowadzić do elekcji vivente regge, czyli elekcji jeszcze za jego życia właśnie kandydata z Francji właśnie. I tym kandydatem był niejaki Henryk Juliusz Dentien z rodu Kondeuszów, dosyć znanego rodu francuskiego. To się nie podobało polskiej magnaterii, polskiej szlachcie, oni nie chcieli tego człowieka widzieć na polskim tronie. Doprowadziło to do powstania dwóch stronnic w Polsce. Ta polityka właśnie profrancuska doprowadziła do tego, plus jeszcze inne działania króla. Otóż król zaniedbywał naszą armię. W wieku, kiedy prowadziliśmy tyle wojen, to było bardzo ryzykowne zachowanie. Zwlekał z płaceniem żołdu, czyli wynagrodzenia polskim walczącym tutaj żołnierzom, czyli tej szlachcie, która walczyła. W związku z tym część tych walczących, część naszej armii zawiązała tak zwany Związek Święcony, który stał się taką opozycją, uzbrojoną opozycją przeciwko naszemu władcy. Oni byli gotowi do buntu i tak naprawdę Polska stanęła na krawędzi wojny domowej, dlatego że druga część szlachty pozostała wierna królowi i zawiązała związek pobożny. Doszło do walk wewnątrz naszego kraju, tak naprawdę, tylko że jeszcze nie w tym momencie, o tym za chwilkę powiemy jeszcze. To, co się stało, czyli powstanie tych dwóch związków, powstanie pewnego środowiska, które chciało się zbuntować, które się zbuntowało w końcu przeciwko królowi, które zagroziło królowi, bo było silną pozycję, miało silną pozycję militarną też, to stronnictwo buntowników, ten związek święcony. To wszystko sprawiło, że król poczuł się zagrożony w naszym kraju i porzucił myśl o elekcji vivente regge, obiecał, że nie będzie dążył jednak do tej elekcji. Na razie mamy tylko obietnicę, natomiast pamiętajmy, że też tutaj dużą rolę odgrywała w rządach Jana Kazimierza jego żona, Ludwika Maria Gonzaga, czyli wzrost właśnie znaczenia tejże pani. I też szlachta nie lubiła tejże królowej, dlatego że ona tutaj ciągnęła właśnie w stronę Francji. Tą naszą politykę ukierunkowywała właśnie na Francję. Ludwika Maria Gonzaga. No i to niezadowolenie szlachty zarówno z zachowania króla, jak i królowej doprowadziło w końcu do tego, o czym mówiłem, do wojny domowej. Do wojny domowej, czyli do walki wewnątrz Polski, walki prowadzonej przez samych Polaków. Dlatego, że doszło do rokoszu, czyli buntu szlachty przeciwko królowi. To jest kolejny raz, kiedy się uczymy o rokoszu. Mówiliśmy o rokoszu w wieku XVI, o tak zwanej wojnie kokoszej w czasach panowania Sygmunta Starego. Mówiliśmy też rokoszu zebrzydowskiego w czasach panowania Zygmunta III Wazy, czyli ojca króla, o którym teraz się uczymy. No i mamy właśnie w XVII wieku jeszcze jeden rokosz lubomirskiego, który dotknął tym razem Jana Kazimierza Wazy. Rokosz lubomirskiego. Lubomirski był hetmanem, został on oskarżony, postawiony przed sądem. Maczała w tym palce również tutaj żona
naszego władcy, musiał uciekać z Polski, potem powrócił właśnie i szlachta stanęła w jego obronie, doprowadzając do Rokoszu. I to jest Rokosz, który jest Rokoszem skutecznym, dlatego że Rokosz Lubomirskiego, który trwał właśnie w tych latach, zakończył się zwycięstwem Rokoszan nad wojskami, które pozostały wierne królowi. W 1666 roku, taka ciekawa data, doszło do bitwy pod Mątwami, gdzie Rokoszanie zwyciężyli wojska wierne królowi, wojska królewskie, co sprawiło, że ostatecznie nasz król musiał zrezygnować z elektywy Venterege. Wcześniej tylko obiecał, teraz już to było ostatecznie zagwarantowane, że z tych planów nic nie będzie. Oprócz tego musiał obiecać amnestię dla Rokoszan, czyli że tym, którzy się buntowali przeciwko niemu, nic się złego nie stanie, nie będą osądzeni, no i że wypłaci zaległy żołd, co było też niebagatelną przyczyną samego Rokoszu. Czyli sytuacja fatalna dla naszego króla po wielu wojnach, które prowadził, teraz jeszcze się zmagał z problemami wewnętrznymi i również z niezadowoleniem samej szlachty. To wszystko sprawiło, że rozgoryczony nasz władca w 1668 roku abdykował, czyli zrzekł się tronu, ustąpił z naszego tronu, wyjechał do Francji, gdzie wkrótce później też po kilku latach zmarł. Tak wyglądała sytuacja w naszym kraju w czasach, w końcówce rządów Jana Kazimierza. No i w związku z tym nasza szlachta stanęła przed wyzwaniem. Trzeba było zorganizować kolejną wolną elekcję i doprowadzić do wyboru następcy Jana Kazimierza. Mamy kilku kandydatów wówczas do tronu, jak zwykle zresztą. Jednym z kandydatów jest car Aleksy. Później też zastanawiano się, czy czasem nie wybrać jego syna Fiodora na króla polskiego. Innym kandydatem był kandydat z Rzeszy, Filip Wilhelm. Kolejny kandydat również pochodził z Rzeszy, Karol Lotaryński. No i mamy też kandydatów polskich, tak zwanego kandydata Piasta, bo zawsze podczas wolnej elekcji, jeżeli się pojawiała się kandydatura jakiegoś Polaka, to mówiono, że to jest właśnie Piast. To byli dwaj panowie, Dymitr i Michał Wiśniowieccy, spokrewnieni z Jaremą Wiśniowieckim. No i ostatecznie szlachta, mając na uwadze wszystko, co się wydarzyło wcześniej w kraju, szlachta zawiedziona rządami obcokrajowców, którzy do tej pory rządzili w okresie tzw. wolnych elekcji naszym krajem, szlachta w końcu zdecydowała się na zagłosowanie właśnie na Piasta, czyli na Polaka, i w 1669 roku doprowadziła szlachta polska do elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który został naszym królem. Był to król dosyć młody, można powiedzieć, że niedoświadczony, no i ocenia się jego panowanie, krótkie panowanie od razu powiedzmy, bo tylko czteroletnie, bardzo skrajnie. Są historycy, którzy oceniają go dobrze, ale większość historyków ocenia jego panowanie negatywnie. Trzeba powiedzieć tak obiektywnie, że przyszło mu panować w bardzo trudnych czasach i po prostu nie udźwignął tego ciężaru władzy i powagi sytuacji, jaka wówczas w naszym kraju istniała. No ale o co chodziło konkretnie? Zobaczmy. Od razu tak naprawdę na początku jego rządów ujawniło się stronnictwo profrancuskie wśród polskiej szlachty, które było niechętne naszemu władcy, które uważało, że powinien jednak jakiś Francuz zostać naszym władcą, ewentualnie chciało zbliżenia właśnie z Francją, a nie z Habsburgami, bo to jest taki czas, kiedy właśnie jesteśmy pomiędzy tymi dwoma kierunkami rozbici w polityce zagranicznej przede wszystkim. Na czele tego stronnictwa, nazywanego z języka francuskiego pochodzącym słowem, nazywanego malcontentami, czyli takimi niezadowolonymi, narzekającymi, stał Jan Sobieski, wtedy hetman, no a później to też będzie nasz król, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, teraz królem jest Wiśniowiecki, a Sobieski jest jego wrogiem, jednym ze stronników właśnie malcontentów. Mamy też regalistów, czyli zwolenników króla, czyli tą część szlachty, która popiera młodego króla, widzi w nim szansę na lepsze czasy dla naszego kraju. Pomiędzy tymi dwoma stronnictwami coraz bardziej sytuacja staje się napięta.
co z kolei stwarza groźbę wojny domowej. Dopiero co jedną mieliśmy, mam na myśli tutaj ten rokosz Lubomirskiego, więc sytuacja nieciekawa. Żeby troszeczkę sytuację załagodzić, następuje zawarcie małżeństwa naszego króla z Eleonorą Habsburżanką, czyli mamy ten kierunek właśnie w stronę sojuszu z Habsburgami. Na tym sojuszu wychodziliśmy słabo tak naprawdę, ale tak zdecydowano wówczas. To troszeczkę uspokoiło też sytuację taką wewnętrzną w naszym kraju, tym bardziej, że Polska była ciągle zagrożona przez ludność z zagranicy naszej. Między innymi zagrożenie stanowili kozacy dowodzeni przez Piotra Doroszenkę, którzy ciągle starali się wywalczyć dla siebie jakąś formę niezależności. Sprzymierzali się też z Tatarami, z Hanem tutaj krymskim, więc dochodziło też do najazdów Piotra Doroszenki na granicę Rzeczypospolitej. No i takim właśnie sojusznikiem kolejnym Piotra Doroszenki stało się państwo tureckie, czyli Imperium Osmańskie pod przywództwem wówczas Mehmeda IV. Doprowadzili oni do wojny z Polską, więc mamy tutaj rok 1672 przed oczami i widzimy, że najeżdża na nas Turcja. Tutaj strzałki pokazują nam kierunek natarcia tychże wojsk. Wojska tureckie dosyć gładko zajmowały polskie ziemie. Udało się im zmusić do poddania załogę Kamieńca Podolskiego. Została ta twierdza przejęta przez Turków w 1672 roku, a wojska tureckie doszły aż pod Lwów. Zresztą zobaczmy jeszcze raz na mapę. Tutaj widzimy, mamy to zaznaczone, Lwów jako tutaj miejsce bitwy, czyli najazd Turcji na nasz kraj. Sytuacja nieciekawa. Tracimy ziemię, tracimy Kamieniec Podolski, no i Turcy zmuszają nas do zawarcia bardzo niekorzystnego dla nas pokoju w Buczaczu. Traktat w Buczaczu został odebrany przez polską szlachtę jako hańba, dlatego że nie dość, że straciliśmy Kamieniec Podolski, nie dość, że straciliśmy jeszcze ziemię pozostałe, tutaj widzimy na mapie zaznaczone takimi niebieskimi liniami ukośnymi, to są ziemie, które utraciliśmy, czyli można tutaj mówić o Podolu, o Wrocławiu, o jeszcze pozostałych ziemiach, które wokół się znajdowały, to jeszcze oprócz tego musieliśmy płacić Turkom ogromne odszkodowanie finansowe, taką kontrybucję, nazywaną z języka tureckiego po prostu haraczem, czyli no, tak naprawdę zrównywało nas to z lennami tureckimi. Takie warunki miały obszary, które miały status lenna tureckiego, więc tak jak powiedziałem, polscy szlachcice odebrali wiadomość o takich warunkach pokoju w Buczaczu jako zniewagę, jako hańbę, która nie może tak po prostu istnieć. Trzeba, nie wolno nad tym przejść do porządku dziennego, trzeba coś z tym zrobić. No i no właśnie, bardzo szybko tracimy króla, bo w roku następnym, w 1673, po tej hańbie właśnie z Buczaczu, po tej hańbie zawartej w Buczaczu, przepraszam, z Buczacza, mamy śmierć naszego króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego. No i tak naprawdę zaraz potem, dzień później, mamy wielki sukces nasz militarny, jeżeli chodzi o walkę z Turcją, dlatego że na czele szlachty, która chciała znieść ten pokój hańbiący dla nas w Buczaczu zawarty, znaczy na czele tej szlachty stanął Jan Sobieski, nasz hetman, ruszyła wyprawa na Turcję. Na czele kilkudziesięciu tysięcy szlachciców Jan III Sobieski pokonał Turków w bitwie pod Chocimiem. Jest to bitwa pod Chocimiem kolejna, bo już o takich bitwach się uczyliśmy, na przykład w 1621 roku. Taką bitwę, w tym miejscu już jedna bitwa była stoczona pomiędzy tymi krajami. Tym razem znowu wygrywamy, czyli mamy wielkie zwycięstwo, wielką wiktorię Jana Sobieskiego. No i mamy tak, śmierć króla, dzień później bitwę pod Chocimiem, mamy Sobieskiego, który staje się bohaterem, człowiekiem, który starł tą plamę na honorze Polski, jaką stanowił pokój w Buczaczu zawarty. No i teraz łatwo się domyślić, że Sobieski stał się takim kandydatem numer jeden do tego, żeby stać się polskim władcą. Był bardzo popularny,
wtedy dobrze dowodził wojskiem. Jeszcze może wtedy nie myślał o tym, żeby być królem, ale sytuacja tak się układała, że właśnie tą drogą miał podążyć. Mamy wolną elekcję, bo przecież nie żyje nasz król poprzedni, czyli Wiśniewiecki. Mamy kandydatów do tronu. Mamy znowu kandydatów z Rzeszy, Karola Lotaryńskiego, Filipa Wilhelma. Dodatkowo mamy kandydata z Francji, tak zwanego Wielkiego Kondeusza, czyli Ludwika Bourbona. No i mamy właśnie Jana Sobieskiego, którego, czyli znowu Piasta, którego szlachta jak najbardziej chce widzieć na naszym tronie, pamiętając o jego bardzo świeżym zwycięstwie pod Chocimiem. No i rzeczywiście dochodzi do elekcji, czyli wyboru Jana Sobieskiego na naszego nowego władcę. Przyjmuje on tytuł Jana III Sobieskiego. I, znaczy no tytuł, no po prostu tak jest ponumerowany, że tak powiem brzydko, w poczcie naszym królewskim i książęcym, więc zostaje wybrany królem. Ale koronacja odbywa się dopiero w roku 76. Dlaczego? Dlatego, że Sobieski po pierwsze chciał szybko jeszcze dokończyć wojnę z Turcją, po drugie, gdyby został od razu królem, musiałby komuś oddać funkcję hetmana koronnego, którą sprawował, a nie chciał tego robić, chciał dalej mieć możliwość dowodzenia armią, bezpośredniego dowodzenia, kontrolę nad wojskiem, więc ta koronacja się odbyła 2 lata później. I warto pamiętać o tym, że żoną Sobieskiego była słynna Marysieńka, pochodząca właśnie z Francji też, więc tutaj ona też nakierowywała Sobieskiego na politykę pro-francuską przez pewien czas. Sobieski dokonał reformy naszej armii, wiedział, że nie może polegać na pospolitym ruszeniu, wiedział, że to nie działa, potrzebował kadry oficerskiej, która jest przeszkolona w dowodzeniu. W związku z tym robił wszystko w tym celu, żeby stworzyć jakiś zalążek przynajmniej armii stałej, armii zawodowej. Udało mu się to tylko, powiedzmy, że w pewnym stopniu. Tylko kilka tysięcy wojska udało mu się takiego właśnie stworzyć. Oprócz tego też zreformował formacje wojskowe, dzięki czemu między innymi też obok husarii wprowadził lżejszą jazdę, co też zwiększało możliwości bojowe jego armii. Jakie miał plany międzynarodowe tutaj, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową Jan III Sobieski? Chciał odzyskać Śląsk, zapomniany przez wcześniejszych władców Śląsk, który utraciła Polska jeszcze w średniowieczu. Sobieski myślał, żeby ten Śląsk w jakiś sposób do Polski z powrotem przyłączyć. Drugi kierunek jego tutaj, jaki obrał sobie w polityce zagranicznej, to były Prusy Książęce, czyli dawne terytorium Zakonu Krzyżackiego. Przypomnijmy, po hołdzie pruskim stały się te ziemie Prusami Książęcymi, naszym lennem, ale po potopie szwedzkim, po traktatach Welasko-Bydgoskich, Prusy Książęce stały się niepodległym krajem, zresztą związanym Unią, wcześniej już związanym Unią Personalną z Brandenburgią. No i tutaj Sobieski dobrze kombinował, żeby te Prusy Książęce jednak do Polski z powrotem przyłączyć. W tym celu zawarł sojusz nawet z Francją, ale Francja się z tego sojuszu wycofała po pewnym czasie. Próbował też się połączyć tutaj militarnie właśnie sojuszem wojskowym ze Szwecją przeciwko Prusom Książęcym, ale Szwedzi co prawda podpisali taki traktat, ale nie ruszyli do walki przeciwko Szwedom, więc tak naprawdę Sobieski pozostał sam i musiał wkrótce porzucić marzenia o odzyskaniu zarówno Śląska, jak i właśnie Prus Książęcych. Więc no niestety nic z tych planów Sobieskiemu nie wyszło. Dlatego to Sobieski powrócił do tego, co wcześniej, czyli do walki z Turcją. Starał się też układać dobre relacje z Rosją, właśnie przeciwko Turcji. Zaowocowało to najpierw bitwą, a potem rozejmem oba wydarzenia w Żurawnie. Czyli mamy rok 1676, zwycięstwo w bitwie pod Żurawną i rozejm zawarty w Żurawnie. Korzystny dla nas w tym sensie, że odzyskujemy częściowo odzyskujemy ziemię, ale nie odzyskujemy Kamienica Podolskiego. Natomiast inne ziemie mniej istotne udaje nam się odzyskać, natomiast nie musimy płacić tego haraczu, tej kontrybucji, tych pieniędzy Turkom, które wcześniej mielibyśmy płacić na mocy tego haniebnego pokoju zawartego w Buczaczu, czyli rozejm w Żurawnie, rozejm
Potem zawarto dopiero później, 2 lata później, pokój. Rozjem w Żurawnie takie oto postanowienia nowe wprowadzą. Kolejne lata to ciąg dalszy wojen z Turcją. Turcy podchodzą pod Wiedeń, dowodzeni przez wezyra Karę Mustafę. Kara Mustafa zagraża Habsburgom, zagraża cesarstwu. Jego wojska stają pod Wiedniem, więc mamy oblężenie Wiednia. No i pojawia się sprzymierzeniec cesarstwa, właśnie Jan III Sobieski, który rusza na odsiecz. Mamy słynną odsiecz wiedeńską. Między innymi sprawa też obrony chrześcijaństwa tutaj wychodzi na pierwszy plan. Dla niektórych oczywiście, bo Turcy to przecież muzułmanie zagrażający w mniemaniu cesarstwa chrześcijańskiej Europie. 12 września ze wzgórza Kalenberg Jan III Sobieski późnym popołudniem kieruje odsieczą na oblegany przez Turków Wiedeń, w zasadzie na Turków oblegających Wiedeń. Ta odsiecz jest bardzo skuteczna, tak naprawdę po godzinie walki Sobieski rozstrzyga tę bitwę, już zajmuje namiot Kary Mustafy. Kara Mustafa ucieka z pola walki. Sobieski zdobywa tutaj wielką popularność, wielkie łupy też. Udało się zająć dobytek turecki. Kara Mustafa później musi przełknąć korysz porażki. No i traci życie, zostaje później zmuszony do tego, żeby jednak oddać życie, dlatego że jego władca jest bardzo rozgoryczony tym, że nie udało mu się po raz kolejny Turkom zdobyć Wiednia. Po raz kolejny, bo w XVI wieku przecież też próbowali, równie bezskutecznie wówczas. Bitwa pod Wiedniem przeszła do historii jako jedna z najważniejszych bitew z udziałem Polaków. Rzeczywiście mówi się, że to jest druga po Grunwaldzie bitwa, jeżeli chodzi o skalę tutaj zaangażowania polskich sił, no i też znaczenie militarne w tamtych czasach. Rzeczywiście to ważna bitwa. Polacy, Polska można powiedzieć wówczas, tutaj widzimy plany taktyczne tejże bitwy. Polska uzyskała wówczas taki status przedmurza chrześcijaństwa, takiego kraju, który stoi na straży, można powiedzieć, że cywilizacji europejskiej w pewnym sensie, broniąc tej chrześcijańskiej Europy, tego fundamentu kulturowego, który na chrześcijaństwie między innymi w Europie wyrósł czy wyrastał. Więc takie oto były też konsekwencje tej bitwy. No a tak naprawdę polityczne konsekwencje dla Polski były niewielkie. Gospodarcze możemy powiedzieć, że były w pewnym sensie, bo Sobieski w Wiedniu zetknął się z napojem czarnym o nazwie kawa. Posmakował mu ten napój i przywiózł tą kawę do Polski. Otworzył później w Warszawie pierwszą kawiarnię właśnie. Jest to taki też, można powiedzieć, skutek. Słynne powiedzenie zawarte w liście Sobieskiego po bitwie wiedeńskiej: Veni, vidi, Deus vici. Parafraza oczywiście Juliusza Cezara. Juliusz Cezar w oryginale: Veni, vidi, vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Sobieski bardziej pokornie: przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. I tu mamy kolejny wątek religii, kolejny raz ten wątek religijny poruszony. Nie udało się jednak złamać potęgi tureckiej po tej bitwie pod Wiedniem, o czym świadczą w październiku stoczone 2 bitwy pod Parkanami. Pierwszą Turcy zdołali wygrać, drugą przegrać, więc tutaj jeszcze widać, że Turcy mieli jakiś potencjał militarny ciągle. W związku z tym powstała tak zwana Święta Liga, czyli takie przymierze kilku państw, Rzeczpospolitej, Cesarstwa, Wenecji i papiestwa przeciwko właśnie Turcji. Później jeszcze do tego Rosja też dołączyła do tej Świętej Ligi, ale tak naprawdę ta Święta Liga nie odgrywała jakiegoś większego znaczenia, przynajmniej nie udało się pokonać Turków. Ta Liga nie zdołała osiągnąć jakiegoś zwycięstwa przekonującego nad Turcją, więc tak naprawdę tylko odnotowujemy, że taki sojusz wówczas powstał i Polska brała w tym sojuszu pewien udział. W 1686 roku Sobieski zdecydował się na podtrzymanie wcześniejszych rozejmów zawartych z Rosją, m.in. rozejmu w Andruszowie, i ostatecznie potwierdzono warunki tego rozejmu w Andruszowie, zawierając pokój Grzymułtowskiego. Od nazwiska człowieka, który ten pokój podpisywał z Rosją w naszym imieniu, w imieniu Polski, pokój Grzymułtowskiego potwierdzał traktat z Andruszowa, czyli podział Ukrainy między Polskę a Rosję, podział, który przebiegał tak, jak płynie sobie rzeka Dniepr.
pomiędzy właśnie te dwa kraje. Ukraina została rozdzielona. W roku 1686 po długiej chorobie Sobieski zmarł. No i początkowo myślano o tym, żeby królem został jego syn Jakub, ale ostatecznie podczas wolnej elekcji wybrano znowu cudzoziemca. Wybrano Augusta II Mocnego z dynastii Wettinów, pochodzącego z Saksonii, czyli z Rzeszy Niemieckiej. Natomiast jeszcze jedną informację musimy odnotować. Już właśnie następca Sobieskiego, czyli właśnie August II Mocny, ostatecznie zakończył sprawę wojen z Turcją, zawierając z Turcją w roku 1692 pokój w Karłowicach. Pokój, który zwracał nam ziemie, które utraciliśmy wcześniej, czyli tak naprawdę przywracał ten pokój, status quo pomiędzy naszymi oboma państwami.